Como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti. Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió. Vives en mí. Ej, ten z barakują jest mój. A, okej, okay, to wszystko jasne. W takim razie, ten koktajl truskawkowy to jest dla ciebie. Tylko spokojnie, chyba mi się uda go na ciebie nie wylać, okej? Okay? Okej, okay, to koktajl z marakują dla najpiękniejszej panienki na całym świecie. Aj, dziękuję. A powiem ci jeszcze, że podam smuk. Wielkie dzięki, królu Pawiu. Nie, sorry, nie jesteś już królem Pawiem, jesteś chłopakiem kelnereczki. A kim? Właśnie. A, chłopak kelnereczki, mów to, jak ci smakuje mój koktajl, kelnereczko. Smaczny? Co? Ej, co to za wina? To dobry czy nie? Ej, ja się jeszcze uczę, okej? Okay? Nie, jest dobry, pycha. Super. Juliana powiedziała, że mam pomagać dzisiaj chłopakom. Fajnie, czyli nauczysz się wszystkiego po trochu, tak? Tak, ale ciągle się trochę gubię, bo Nico i Pedro przez cały czas się kłócą i każdy z nich daje co chwila inne polecenia. Słuchaj, jeśli nie jesteś czegoś pewny, to zaufaj sobie, a oni niech sobie robią, co chcą, prawda? Jasne. Wiesz, w każdym razie pamiętaj, że możesz na mnie zawsze liczyć, w każdej sprawie. Wiem. Ale w zamian... A. Będziesz musiał iść ze mną na wrotki. Aj, ale jak to? Pomagasz mi, ale oczekujesz czegoś w zamian? Tak. Ty się nigdy nie zmienisz, co? A jak myślisz? Nauczyłam się tego triku od pewnego Włocha. A wiem, paskuda. Na serio, beznadziejny. No co, ty znasz go? Po prostu... Jest wstrętny, dramat. O tak, wstrętny, totalnie. Czekaj, mam pytanko. Bierzesz udział w Openie? Jasne, że tak. To dla mnie ogromna szansa. W dodatku, jeśli wygram, Vidia pomoże mi rozpocząć karierę solową. Ale... Ostatnio bardzo mało ćwiczyłem, mam tu masę roboty. Ej, ja jeździłam będąc asystentką, więc nie panikuj, też dasz radę. Tak, oby. Niesamowite, że oferują taką ekstra nagrodę, co? Oby pozwolili śpiewać wszystkim, którzy chcą. Tak, i szkoda, że Julianna nie pozwoliła śpiewać chłopakom z zespołu. Jak to nie pozwoliła im śpiewać? Nie wiedziałaś? Ostatnio powiedziała nam to przed kamerą, więc wyglądało na to, że już cały świat o tym wie. Teraz już rozumiem, dlaczego Simon był taki smutny na treningu. Ale dlaczego to robi? Czemu nie pozwala im śpiewać? Ona jest taka niesprawiedliwa, na serio. Luna, chodź. Daj rękę. Daj rękę. Hej, zaufaj mi. Zaufaj chłopakowi kelnereczki. Będzie dobrze. Okej. Okay. Spróbuję koktajlu. Nie! To jest mój koktajl, Mateo. Potwierdzone, moi drodzy. Luteo, tak. Proszę, proszę, ale chodzisz zadowolony. Popatrzcie, jaki z niego lunatyk. Tak, masz rację. Przyznaję, że jestem szczęśliwy. Między mną i Luną jest teraz genialnie. Sam chodzę teraz z głową w chmurach, to widać? Tak, widać, że jesteś zadowolony. Wygląda na to, że miłość ci służy. Tak, tak. Odrobinę, ale nie chodzi tylko o Lunę, jest jeszcze Vidia. Ten konkurs jest super. Mógłbym wtedy zacząć karierę muzyczną. Cieszę się, że ci się układa, bo po tym, co przeszedłeś, przydać się łód szczęścia. Łód? To jest tsunami. A wiesz dlaczego? Bo zaryzykowałeś w imię marzeń. Dlatego dobrze ci idzie. Tak, tak, przeciwstawiłem się tacie i... Poszedłem własną ścieżką. To naprawdę najlepsza decyzja w moim życiu. O, 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 ostrożnie, ostrożnie, ej! Oj, sorka. Zawsze zderzam się z kelnereczką, co? Zamyśliłam się. A, na serio, a... No jasne, zupełnie zapomniałem, że ty zawsze chodzisz z głową w chmurach i rozmyślasz, nie? Co? Nie? Nie, to nie tak. Słuchaj uważnie. W chmury jeżdżę na wakacje, a mieszkam na Marsie. A to kiedy mnie tam zaprosisz? Bo chciałbym cię odwiedzić, wiesz? Nie, nie, nie jestem pewna, czy mogę cię tam zaprosić, ale przemyślę to. Spytam twoją mamę, okej? Tak, tak, możesz spytać moją mamę, ale nie, sorry, w życiu cię nie wpuści. Zresztą mam mnóstwo spraw na głowie. Czekaj, czekaj, chwila, chcę wiedzieć, co takiego masz na głowie, niech zgadnę. Podoba ci się chłopak? Możliwe. Tak, tak, to jest ktoś fajny, elegancki, romantyczny, kochany i z Włoch. A do tego nieznośny król Paw. To czemu ci się podoba? Sama nie wiem, ale miłość jest bardzo dziwna. Czasami wydaje się zupełnie bez sensu. Czekaj, powiedz mi więcej, kto to? No co ty, nie mogę ci powiedzieć, to jest moja tajemnica. A, to tajemnica, tak? Ja świetnie dochowuję tajemnic. Ja tak samo jestem mistrzynią w dochowywaniu tajemnic. Dobra, to w takim razie powiedz mi to na ucho. Nie, Mateo, nie. Jesteśmy w szkole. Czemu nie? Nie. Telefon. Co jest? Nic, ale muszę odebrać. Okej. Okay. Halo? Tak, tak, jasne. Świetnie, oczywiście. Do widzenia. Z kim gadałaś? Z nikim, ale muszę znaleźć Ninę. Czekaj, stój, nie odchodź bez buziaka. Cześć.